Witam wszystkich jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie na webinarze dotyczącym serwoprzemiennika częstotliwości I-950. Tymczasem pozwólcie, że się przedstawię. Ja nazywam się Ryszard Szymik. Jestem inżynierem do spraw systemów napędowych tutaj w Lence Polska w Katowicach, ale przejdźmy do głównego tematu naszego spotkania. O czym będziemy sobie dzisiaj rozmawiać? Otóż powiemy sobie, co znajduje się w portfolio przemiennika częstotliwości I-950. Omówimy sobie jego najważniejsze funkcje, znajdziemy jego miejsce w architekturze systemowej oraz, podsumowując, określimy, jakie zyski otrzymujecie, korzystając właśnie z tego przemiennika. I nie można mówić o przemienniku, nie poznając gamy mocy, w której można ten przemiennik zastosować. Zatem nasze portfolio umożliwia wykorzystanie przemiennika częstotliwości I-950 już od 0,55 kW, czyli od 0,5 kW, aż do 110 kW. Przemienniki częstotliwości te są dostępne zarówno w wersji trójfazowej, jak i jednofazowej. Jeżeli ktoś potrzebuje wersji na Stany Zjednoczone, gdzie mamy zasilanie trójfazowe 230 V, również takie zasilanie mamy dostępne, jak również i wersję na 480 V. Warto tutaj zaznaczyć, że I-950 jest zbudowane na bazie I-550, więc wszystkie te moce, ich zakresy i zastosowanie już Państwo znacie. Jakie mamy dostępne sieci przemysłowe? W chwili obecnej do dyspozycji mamy sieć Profinet, EtherCAT oraz Ethernet IP. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, tutaj mamy dwie wersje. Możemy zastosować podstawową wersję bezpieczeństwa, tak zwane Basic Safety oraz Extended Safety, które umożliwi nam zastosowanie wielu, wielu, wielu złożonych funkcji bezpieczeństwa. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na to, że I-950 przychodzi z kartą, z kredytami umożliwiającą wgranie aplikacji FAST, czyli gotowych aplikacji, z których możecie korzystać już po zainstalowaniu przemiennika w szafie. U dołu przemiennika znajdują się moduły rozszerzeń sprzężeń zwrotnych, ponieważ każdy przemiennik serwo musi być wyposażony w wejścia na sprzężenia zwrotne. I jakie są to sprzężenia zwrotne? Może to być resolver, encoder po hyperface, sinus cosinus, encoder SSI lub też encoder TTL-owy. Co więcej, możliwe jest podłączenie po OCT, czyli One Cable Technology, czyli nie łączymy dwóch kabelków, czyli osobno ciągniemy zasilanie, osobno ciągniemy sprzężenie zwrotne, ale jednym kablem ciągniemy zarówno sprzężenie zwrotne, jak i zasilanie dla silnika. Jest to o tyle fajne, że w tym momencie nie potrzebujemy żadnej dodatkowej karty rozszerzeń. Ja sobie wymontowałem z mojej salki szkoleniowej taki jeden z przemienników I-950. Jak widzicie, jego gabaryty są minimalne. I chciałbym Waszą uwagę zwrócić. Po pierwsze, u góry możemy włożyć jeden z modułów rozszerzeń, jeżeli chodzi o field bus, czyli modułów komunikacji. Mam nadzieję, że teraz już wszystko widać. Zacznijmy od początku. Serwoprzemiennikiem I-950 pokrywamy całą gamę mocy w zakresie od 0,5 kW aż do
110 kW, a dla przemienników częstotliwości jednofazowych pokrywamy od 0,37 kW aż do 1,5 kW. Dodatkowo, jeżeli mamy instalację przeznaczoną na Stany Zjednoczone, mamy możliwość zasilenia ją z trzech faz 230 V lub też z trzech faz 480 V. Natomiast skupmy się na budowie przemiennika I950. Jeszcze raz ten egzemplarz wymontowałem z salki szkoleniowej. Jak widzicie, doskonale mieści się w dłoni. Wygląda bardzo estetycznie w szafie i nie zajmuje przede wszystkim dużo miejsca. U góry znajduje się miejsce na kartę rozszerzeń FieldBus, czyli możliwość komunikacji ze sterownikiem. Możemy tutaj włożyć sobie kartę profinetową, ethercatową lub też Ethernet IP. Jak widzicie, mam tutaj również dwa porty i te dwa porty to jest wewnętrzny Ethercat. Mogę wykorzystać te porty albo do komunikacji ze sterownikiem poprzez Ethercat, albo mój przemiennik I950 również może być masterem sieci Ethercat i łączyć się z innymi przemiennikami I950 właśnie poprzez tą magistralę wewnętrzną. U dołu znajduje się gniazdo programowania LAN. Tutaj mogę się podłączyć zwykłym kabelkiem ethernetowym, i programować mój przemiennik częstotliwości. Również jeżeli pisałbym swoją własną aplikację, mogę wykorzystać ten port na przykład do komunikacji przez Modbus TCP, OPC UA albo MQTT. U dołu znajdują się karty rozszerzeń, jeżeli chodzi o sprzężenia zwrotne. Z prawej strony mam sprzężenie silnikowe, natomiast z lewej strony mam sprzężenie aplikacyjne. Co to znaczy sprzężenie aplikacyjne? To są zazwyczaj enkodery montowane gdzieś na linii, tak aby mieć informacje o bieżącej prędkości linii, o bieżącej pozycji, tak aby wyeliminować ewentualne luzy mechaniczne. Dodatkowo, jeżeli posiadam One Cable Technology, żadnego z tych modułów nie muszę montować i przemiennik będzie pracował ze sprzężeniem zwrotnym. Chciałbym natomiast zwrócić uwagę Waszą na to, że wszystkie wtyczki, zarówno u góry, u dołu, jak i układu wejść-wyjść, są wypinane, co znacząco ułatwia zarówno montaż, jak i demontaż, ewentualną wymianę przemiennika. Jak widzicie, ja te wtyczki mam wypięte tutaj ze sobą, ponieważ mam je już ładnie zarobione, tak aby za chwileczkę móc zamontować przemiennik na ścianie w salce szkoleniowej i móc z niego szybko korzystać. Cała sprawa będzie trwała dosłownie kilka chwil. Oczywiście mam slot na kartę SD, na której będzie znajdował się program. Znajdują się tutaj również kredyty, które mi umożliwiają korzystanie z gotowych aplikacji. A skoro o gotowych aplikacjach mowa, ten przemiennik ma być naprawdę, naprawdę prosty i szybki w wykorzystaniu. Jeżeli ma być to pozycjoner, nie ma problemu, wybieram aplikację pozycjonowania i podążając za tak zwanym wizardem, ustawiam wszystkie potrzebne parametry. Może ten przemiennik ma być nawijakiem. Podobnie, wybieram aplikację nawijania i podążając za wizardem, wpisuję wszystkie potrzebne parametry. Nie ma tutaj żadnego programowania. Skupiam się wyłącznie na parametryzacji, a musicie mi wierzyć, że gotowe aplikacje są fantastyczne, ponieważ
przede wszystkim nie tracicie czasu na to, aby osiągnąć pożądaną przez Was funkcjonalność. Jakie aplikacje mamy dostępne? Między innymi serwo prędkościowe, pozycjoner, wał elektryczny, nawijak, czy to z wałkiem tańczącym, czy to nawijak z momentowy, może aplikacja tnąca skrośnie. Te wszystkie aplikacje są gotowe. Wystarczy wybrać jedną z nich i przemiennik po prostu działa. Nic więcej nie trzeba robić. Nie trzeba się skupiać na jakimś wielkim programowaniu. Wpisujemy najważniejsze parametry i od razu otrzymujemy pożądaną przez nas funkcjonalność. Omówmy zatem najważniejsze funkcje i950. i950 to taki prawdziwy szwajcarski zegarek, który pasuje dosłownie wszędzie i można go wykorzystać w każdej sytuacji. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że jest całkowicie modułowy. Wyobraźmy sobie sytuację, w której mamy i950 zastosowane w kilku napędach. Raz ma dwa sprzężenia zwrotne, raz pracuje pod profinetem, raz pracuje pod etherkatem i moja linia jest wyposażona w wiele takich i950, ale każdy w innej konfiguracji. I słabo by było, gdybym teraz musiał trzymać każdą jedną możliwą konfigurację takiego przemiennika na stanie magazynowym. W tym momencie, korzystając z modułowości, wystarczy, że posiadam dwa, może trzy takie, nazwałbym to golasy, które nie posiadają zamontowanych żadnych dodatkowych modułów i w zależności od potrzeby odpowiednie moduły dodatkowo wpinam i wymieniam uszkodzony przemiennik częstotliwości. Moim zdaniem jest to świetne rozwiązanie, które pozwala zredukować ilość trzymanych na magazynie wariantów przemiennika, a przy okazji oszczędzić nieco na budżecie. Kolejną wielką zaletą przemiennika i950 są jego metody programowania. Dlatego też mogę szczerze powiedzieć, że jest to szwajcarski zegarek. Potrzebuję szybko uruchomić podstawową funkcję w mojej maszynie. Nie ma problemu, korzystam z gotowych aplikacji i jedynie je parametryzuję. Całość będzie trwała dosłownie kilka chwil. A może jestem wyposażony w sterownik ruchu i steruję przemiennikiem częstotliwości naprawdę gigantycznej mocy. W takim razie skorzystam z możliwości sterowania CIA-402 i wykorzystam mój przemiennik częstotliwości 950 jako oś motion. A może chcę napisać swoją własną aplikację. Ten przemiennik jest wyposażony w de facto sterownik i programuje się go tak samo, jakby się programowało sterownik za pomocą oprogramowania PLC Designer opartego na kodesysie 3. W ten sposób mogę stworzyć aplikację, która będzie wyjątkowa, na przykład latającą piłę, która będzie doskonale funkcjonowała w moim systemie. Ponieważ na przykład nie mam sterownika motion. Jeżeli stworzymy sobie taką własną aplikację, możemy również wyciągnąć parametry i stworzyć swoje własne parametry, które później użytkownik, czy też klient końcowy, będzie mógł bez problemu zmieniać i nie będzie musiał specjalnie wchodzić w kod programu, aby zmienić wartość jakiejś zmiennej. Nie, on będzie widział wszystko dokładnie w ten sam sposób, w jaki widzi podstawowe aplikacje. Będzie widział po prostu parametry i do tych parametrów będzie się mógł dostać
i bez problemu je zmienić. Także te trzy metody pozwalają nam na szerokie zastosowanie przemienników częstotliwości I-950. Proste, szybkie zastosowania parametryzacja, złożone zastosowania CIA-402 i wykorzystanie serwa I-950 jako osmotion, lub też sam sobie sterem, żeglarzem okrętem, lub też moja własna specjalna aplikacja i wykorzystywanie programowania PLC. Spójrzmy na ten slajd. Jak widzicie, dużą zaletą serwa I-950 są jego rozmiary. Z prawej strony jest porównanie do, powiedzmy, konkurencyjnych rozwiązań. Jak widzicie, I-950 wraz ze wzrostem mocy wygląda coraz to lepiej. Te różnice potrafią być naprawdę drastyczne. A jeżeli rolę gra rozmiar szafy, a często, powiedzmy sobie szczerze, jest to naprawdę istotne, należy zwrócić na to szczególną uwagę. Zdążyłem już coś powiedzieć na temat One Cable Technology, czyli możliwości podłączenia przemiennika do silnika za pomocą jednego kabla. Niesie to za sobą mnóstwo zysków, przede wszystkim jeżeli chodzi o koszty podłączenia oraz prowadzenia kabli. Nie prowadzimy w tym momencie dwóch kabli w korytku, a jedynie jeden hybrydowy kabel. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na to, że z silnika wystaje mi tylko jedno gniazdo, a nie dwa. Tym samym oszczędzamy miejsce. No i oczywiście, jeżeli chodzi o koszty sprzężeń zwrotnych w przemienniku, również one są zredukowane. Tym samym jest to doskonałe rozwiązanie przy średnich wymaganiach w aplikacjach. Jeżeli chodzi o rozwiązania safety dostępne w przemiennikach I-950, należy tutaj zwrócić uwagę na to, że mamy dwa warianty. Możemy stosować przemiennik I-950 w wersji Basic Safety, który posiada jedynie STO. No oczywiście można zrealizować w ten sposób też Safe Stop 1 lub też wariant z rozszerzonym safety. Jeżeli posiadamy rozszerzone safety, oczywiście obsługujemy protokoły sieci bezpiecznych, takie jak ProfiSafe na sieci Profinet lub też FailSafe over EtherCAT, czyli protokół bezpieczny na sieci EtherCATowej. Za pomocą tych dwóch sieci bezpiecznych możemy wywoływać odpowiednie funkcje bezpieczne, jak na przykład Safe Stop 1, 2, Safety Limited Speed, Safety Limited Position. Ale to, co wiele osób ciekawi i jest, powiedzmy, wyjątkowe dla tego przemiennika, jest na przykład Safe Brake Control, czyli bezpieczne sterowanie hamulcem. Często istotne jest, aby mieć potwierdzenie wysterowania hamulca. Dzięki funkcji Safe Brake Control otrzymujemy bezpieczną informację o tym, że hamulec został zwolniony. Dodatkową specjalną funkcją jest Position Dependent Safe Speed, który jest na przykład istotny w układnicach wysokiego składu, gdzie w zależności od aktualnej pozycji włączana jest bezpieczna prędkość. I takim ultimate combo, takim niesamowitym połączeniem jest przemiennik częstotliwości I-950, silnik M850 oraz przekładnia G700 planetarna. To połączenie zapewnia nam rewelacyjne
wyniki w postaci bardzo dokładnego sterowania, minimalnych błędów kątowych i bardzo, bardzo wysokiej precyzji. Jest to wykorzystywane w szczególności w robotyce, w technologiach pakowania i przenoszenia. Ten przemiennik jest wyposażony w niezwykle dynamiczne regulatory. Praca serwo jest tak dokładna, jak dobrze mamy nastrojone regulatory momentu, prędkości oraz pozycji. Większość serwoprzemienników posiada bardzo szybki regulator momentu, natomiast regulator prędkości jest znacząco wolniejszy i jeszcze wolniejszy jest regulator pozycji. W przypadku przemiennika I950, jak widać tutaj po prawej stronie, mamy 62,5 mikrosekundy zarówno na regulator momentu, regulator prędkości oraz regulator pozycji. Co nam to daje? Daje nam to niezwykle szeroki poziom stabilności układu regulacji, co sprawia, że gdy nastroimy napęd i coś się zmieni w układzie napędowym, to nie stracimy stabilności. Jest to szczególnie widoczne, gdy, nie wiem, zmienimy rodzaj gum na rolkach i nagle coś, silnik zaczyna się delikatnie bujać. Wynika to właśnie z tego, że zmienił się układ regulacji. Jak widzicie, ten niebieski, ciemno-niebieski obszar, jest to obszar minimalnego błędu kątowego. Błąd kątowy znajduje się tutaj po prawej stronie. I ten obszar jest niezwykle, niezwykle szeroki. Gdybyśmy mieli inne przemienniki częstotliwości serwo, możecie mi wierzyć, że ta powierzchnia byłaby znacznie, znacznie węższa. Tym samym układ byłby dużo bardziej podatny na zmiany w mechanice. Dużo osób boi się sterowania CIA-402, czyli sterowania motion, ponieważ boi się, że straci w ten sposób na dokładności, na precyzji pozycjonowania. Natomiast ten przemiennik jest wyposażony w niezwykle precyzyjne regulatory, które działają po prostu fenomenalnie. W tym momencie widzą Państwo dwa wykresy. Na górnym sieć działa z częstotliwością 1 milisekundy. Natomiast na dolnym mamy już 10 milisekund, więc strasznie wolno. I co możemy zauważyć? Różowy przebieg to przebieg wartości zadanej. Natomiast na górnym dokładnie pokrywa się z wartością rzeczywistą. Natomiast na dolnym wykresie widzimy wyraźne skoki wartości zadanej co 10 milisekund. No, wynika to z tego, że właśnie ta wartość zadana przychodzi nam co 10 milisekund. A jednak wartość rzeczywista pozycji jest praktycznie pokrywająca się z wartością zadaną. Interpolator w tym wypadku działa fenomenalnie. Jedyne, co możemy ewentualnie zauważyć, to pewne skoki na błędzie kątowym, czarny wykres i nie tak płynny wykres przyspieszania, wykres żółty. Natomiast CIA-402 i zastosowanie przemiennika 950 naprawdę rewelacyjne rezultaty i to niezależnie od prędkości sieci. I950, a architektura systemu. Wielokrotnie już na pewno słyszeliście nasze określenia controller-based oraz drive-based.
Czym to się różni? W wypadku controller-based automation całe sterowanie ruchem znajduje się w sterowniku, czyli wybieram opcję CIA 402. Natomiast w wypadku drive-based w sterowniku znajduje się jedynie sterowanie logiczne, a sterowanie ruchem odbywa się w przemienniku częstotliwości. W tym momencie aplikacje FAST, moje gotowe aplikacje, w przypadku controller-based znajdują się w sterowniku, a przemiennik serwo 950 będzie elementem wykonawczym. Natomiast w przypadku drive-based mogę skorzystać z gotowych aplikacji FAST umieszczonych w przemienniku częstotliwości I500 i 950, a za pomocą sterownika wysterowywać to jedynie logicznie. W tym momencie możecie spojrzeć, jak to się rozkłada na tych dwóch blokach, czyli w controller-based funkcje motion znajdują się w sterowniku, natomiast sterowanie już silnikiem, czyli element wykonawczy, znajduje się w przemienniku częstotliwości. Natomiast w przypadku drive-based motion control znajduje się w przemienniku częstotliwości. I możemy wyróżnić takie trzy zastosowania, czyli mamy totalnie modułowe rozwiązania. Pasuje to zarówno do rozwiązań, w których mamy bardzo prosty sterownik, jak na przykład C300, czyli mówimy tutaj o rozwiązaniach z lewej strony. Mamy prosty sterownik wysterowujący jedynie funkcję w sposób logiczny i w serwie I950 znajduje się kontroler ruchu. Możemy znaleźć bardzo rozbudowaną maszynę z rozbudowanym safety i moim sterownikiem ruchu, na przykład sterownikiem 3200C albo C500, i w tym momencie wykorzystać dowolny z przemienników, na przykład też I550 do pozycjonowania, o czym opowiadał mój kolega Kamil w zeszłym tygodniu. Jak również pasuje do rozwiązania ze sterownikiem panelowym, na którym znajduje się wizualizacja oraz elementy logiczne. Mamy również sterownik bezpieczeństwa, który może wywoływać funkcje bezpieczne w moich układach sterowania. Podsumowując, jakie są największe zyski z korzystania z I950? Przede wszystkim jest to jedna platforma, szwajcarski zegarek, nie szwajcarski zegarek, tylko szwajcarski scyzoryk, który pasuje do każdego zastosowania. I to kompaktowe serwo naprawdę pokrywa szereg zadań serwo, do których został przeznaczony. Posiada gotowe aplikacje FAST, z których możecie skorzystać już po odpakowaniu przemiennika. Wybieracie po prostu aplikację, parametryzujecie i działacie. Jest, jak to się mówi, future proof i gotowy na Industry 4.0, ponieważ korzysta z otwartych protokołów PLC Open, IEC 61131-3, CIA 402. To wszystko są otwarte protokoły, dzięki czemu jesteśmy w stanie naprawdę wiele z tym sterownikiem zdziałać. Również MQTT, jeżeli tworzymy własną aplikację. Ma bardzo kompaktowy design i nawet 15-kilowatowy przemiennik jesteśmy w stanie zmieścić w szafie o głębokości 250 mm. Posiada rozbudowane safety, dzięki któremu możemy zastosować wiele funkcji bezpieczeństwa i osiągnąć pożądany poziom bezpieczeństwa maszyny.
Bardzo szeroki zakres mocy. Wspomniana technologia One Cable Technology oraz, co istotne, o czym nie wspomniałem, również mamy możliwość łączenia tych przemienników po szynie DC i łączyć na przykład dwa ze sobą, aby w przypadku na przykład nawijaka i odwijaka wymieniały te przemienniki między sobą energię, lub też jeżeli mamy tutaj bardzo dużą pracę generatorową, możemy wykorzystać moduł zwrotu energii R750 do oddawania energii do sieci. Mam nadzieję, że przedstawiłem Wam przemiennik częstotliwości I950, że Wam się podobał. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, w jaki sposób programować ten przemiennik, dajcie znać. Z miłą chęcią pokażemy Wam aplikacje technologiczne, jak szybko je się uruchamia, korzystając właśnie z Wizarda, który służy nam do parametryzacji tychże gotowych aplikacji. Możemy Wam również pokazać, jak stworzyć własną aplikację na I950. Czy wszystkie bloki fastowe oferowane przez Lence mogą być zastosowane na I950? Odpowiedź brzmi: oczywiście, jak najbardziej. Nie wszystkie będą zastosowane w formie gotowych aplikacji, przygotowanych jedynie do parametryzacji, ale jak najbardziej wszystkie bloki fastowe można wykorzystać w I950 jako PLC. Wtedy do sterowania tymże napędem wykorzystujemy wewnętrzne wbudowane PLC. Tam umieszczamy blok fastowy i możemy wykorzystać na przykład wewnętrznego EtherCAT'a, aby sterować innymi osiami za pomocą CIA-402. W ten sposób na przykład możemy stworzyć aplikację latającej piły albo własną wersję krzywki I950. Myślę, że nawet spokojnie moglibyśmy stworzyć aplikację Magic Track. Czy I950 można zastosować jako robot kartezjański czy Delta? W tym momencie raczej bym się skupiał na sterowaniu CIA-402 z wykorzystaniem kontrolera ruchu, tak by to w kontrolerze ruchu znajdowała się koordynacja osi. Natomiast jeżeli zastosujemy przemienniki I950, możemy się spodziewać genialnych rezultatów, jeżeli chodzi o dokładność i precyzję, zarówno w robotach kartezjańskich, jak i w robotach Delta. Dodatkowo możemy tutaj zwrócić uwagę na sterowniki z serii 500, gdzie tych kinematyk mamy już znacznie więcej i są to kinematyki wieloosiowe. Czy kartę z kredytami, o której Pan mówił, można dokupić w każdym momencie? Tak jest, kartę z kredytami można domówić w każdym momencie, jeżeli stwierdzimy, że ta aplikacja będzie wymagała więcej kredytów niż przewidywaliśmy. Oczywiście można zamówić kartę z kredytami. W tym możemy zacząć od zakupu karty z zerem kredytów, a następnie rozważając to, co nam jest konkretnie potrzebne do zrealizowania zadania, dokupić kartę z odpowiednią liczbą kredytów. Jednakże różnica pomiędzy I950 a sterownikami jest przede wszystkim taka, że no to jest już przede wszystkim element wykonawczy, więc zazwyczaj wiemy już, do jakiego konkretnego zadania będziemy chcieli ten przemiennik wykorzystać. Skupiałbym się tutaj na dodatkowym zakupie karty w momencie, gdy tworzę swoją własną aplikację i faktycznie nie jestem pewny co do tego, jakich bloków motion będę wykorzystywał. Natomiast zazwyczaj z góry już
jesteśmy w stanie mniej więcej określić, jakie zadanie będzie przez ten przemiennik realizowane, choćby to przez wsparcie jednego z naszych aplikantów, w tym mnie. Jeżeli chodzi o prostotę i przyjemność uruchamiania, mogę powiedzieć szczerze, że jest to serwo, które konfigurowałem najszybciej z całego portfolio Lence, ponieważ jako aplikant miałem przyjemność pracować z wszystkimi serwami dostępnymi w naszej ofercie. To serwo naprawdę konfiguruje się diabelnie szybko. Możliwość parametryzacji zamiast programowania umożliwia nam naprawdę uruchomienie takiego przemiennika w 15 minut, jeżeli wiemy, co nam jest konkretnie potrzebne. Wizard aplikacji prowadzi nas za rękę i wskazuje na to, że będą nam potrzebne bardzo konkretne parametry, dlatego nie ma szans, że zapomnimy o jakimś parametrze, bo postępując po kolei, podążając za wizardem, kreatorem de facto aplikacji, nie ma szans na popełnienie błędu. Musimy się zdecydować w i950 na to, czy chcemy mieć basic safety, czy extended safety. To niestety nie jest modułowe, natomiast no, trzeba sobie zdawać sprawę, że gdybyśmy mieli możliwość dołożenia extended safety w dowolnym momencie, no niestety zwiększyłoby to koszta. Dlatego mamy do dyspozycji albo wersję basic safety, przydatna w większości rozwiązań, oraz extended safety, a tam już mamy możliwość konfigurowania safety w taki sposób, jaki tylko chcemy. Także de facto jedyną decyzją, którą musimy podjąć przy pierwszym zakupie, jest to, czy chcemy mieć basic safety, czy extended safety. Wszystkie pozostałe elementy są modułowe, więc w dowolnym momencie możemy się zdecydować na to, że chcemy mieć zamiast resolvera encoder absolutny, a będzie to wynikało de facto z tego, że zmieniła się koncepcja i może warto wtedy po prostu zamawiać te moduły osobno, tak aby samemu zadecydować, jaka ma być ostateczna wizja mojej aplikacji. Czy software do programowania i950 jest darmowy? Do programowania niestety nie. Natomiast do parametryzacji oczywiście ten software jest darmowy. Jeżeli korzystamy z gotowych aplikacji, takich jak Table Positioning czy wał elektryczny, które mamy już gotowe w i950, ten software będzie darmowy. Korzystamy z oprogramowania Easy Starter, tego samego, z którego korzystamy do programowania przemienników, do parametryzacji przemienników i550 czy i510. Natomiast samo programowanie odbywa się w oprogramowaniu PLC Designer i to niestety nie jest już oprogramowanie darmowe. Natomiast u nas z licencjami jest tak, że tą licencję kupuje się raz i ma się ją już na całe życie. Także nieważne, czy w tym momencie mam PLC Designer 2.13, a za miesiąc wychodzi PLC Designer 2.32 i nagle nie mogę programować połowy mojego sprzętu. Nie, ja po prostu ściągam sobie nową wersję oprogramowania, a moja licencja nadal jest ważna. W takim razie jeszcze raz dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do zobaczenia na kolejnych webinarach. Do zobaczenia.